proszę Państwa, ja w dalszym ciągu będę zastępować Marcina Rudzińskiego. Miejmy nadzieję, że bardzo szybko do nas wróci, ale zobowiązał mnie do powiedzenia kilku słów na temat programu, który dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Punktem wyjścia do tego programu były pieśni Władysława Żeleńskiego, wielkiego polskiego kompozytora, znanego jako twórcę oper, ale i pieśni. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę jego śmierci i właściwie jest to rok Żeleńskiego, tyle że ten rok taki na wpół pandemiczny, no jakoś nie bardzo udało się świętować, ale staramy się właśnie umieszczać w programach koncertów jego pieśni. Piękne utwory osadzone w romantycznym stylu, do słów poetów również romantycznych, takich jak Adam Mickiewicz czy Adam Asnych, Bohdan Zalewski i Narcyza Żmichowska. Często pojawiają się tam również elementy muzyki ludowej, co Państwo będziecie mogli usłyszeć. Pieśni Żeleńskiego zestawiliśmy z kompozycjami młodszego pokolenia kompozytorów, którzy w tym samym czasie, kiedy właśnie romantycznie tworzył Żeleński, chcieli zerwać z akademizmem i z romantyzmem i szli w kierunku nowej muzyki. To Ludomir Różycki i Karol Szymanowski, bo o nich mówię. Ci dwaj kompozytorzy spotkali się na studiach kompozytorskich u Zygmunta Noskowskiego. Notabene dzisiaj jest rocznica jego śmierci. Słuchając radia dzisiaj Dwójki, dowiedziałam się, że dzisiaj właśnie jest rocznica śmierci Zygmunta Noskowskiego. Słuchajcie Państwo radia, wiele się można dowiedzieć naprawdę. Różycki i Szymanowski byli prawie równolatkami. Różycki był rok młodszy od Szymanowskiego. Wyszli z tej samej szkoły, ale każdy z nich poszedł swoją artystyczną drogą. Ludomir Różycki jest znany głównie jako kompozytor oper, baletów, poematów symfonicznych. Ma w swoim dorobku również pieśni, ale jest ich niewiele, około 30. Co właściwie jest dziwne, dlatego że miał żonę śpiewaczkę. A mimo to być może nie, część tego, tej twórczości pieśniarskiej być może zginęło w czasie wojny. Też to jest możliwe. Z kolei Szymanowski ponad połowę swojej twórczości poświęcił dziełom wokalnym. Jak różnym językiem muzycznym operowali, będziecie się mogli Państwo przekonać słuchając tych pieśni. Wybraliśmy pieśni, które powstały prawie w tym samym czasie. 18-letni Szymanowski pisał swój opus drugie, w 1900 rok, 1902. Pieśni Różyckiego powstały w 1906 roku. Kapitalną rolę u obu tych kompozytorów odgrywa poezja. Różycki wybrał wiersze Tadeusza Micińskiego, Szymanowski Kazimierza Przerwy Tetmajera. Są to zdecydowanie poezje wyznaczającą nową epokę młodopolskiego modernizmu. Poezja ukazująca obszary uczuć, nastrojów i przeżyć, które dążyły ku zwątpieniu, poczuciu rozpaczy i bezsensu. Melancholia, tęsknota, smutek, zniechęcenie są treścią mej duszy, mówił Tetmajer. W tę młodopolską atmosferę melancholii włożyliśmy pieśni jeszcze jednego kompozytora, nieznanego szerzej, bo związanego przez większą część życia z Łódzką Akademią Muzyczną. Karol Mroszczyk to kompozytor pochodzący z Małopolski, który po wojnie osiadł w Łodzi, był organizatorem szkolnictwa muzycznego i cenionym pedagogiem ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Pisał dużo muzyki chóralnej, ale również przepiękne pieśni. Trzy pieśni do słów Kazimiery Iłakowiczówny, Adama Mickiewicza i Leopolda Staffa, które zaprezentujemy na dzisiejszym koncercie, pochodzą z lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Moim zdaniem wspaniale korespondują z twórczością młodopolską. Zapraszamy Państwa w tę muzyczną podróż w czasie, którą rozpoczniemy od pieśni Ludomira Różyckiego. Będą to
akwarela do słów Tadeusza Micińskiego, nokturn i powiało na mnie morze snów, wszystkie do słów Tadeusza Micińskiego, później trzy pieśni Karola Mroszczyka, Jarzębina do słów Kazimiery Iłakowiczówny, Nad wodą wielką i czystą, oczywiście do słów Adama Mickiewicza i Odlatujące żurawie do słów Leopolda Saffa. Potem trzy pieśni Karola Szymanowskiego z opusu drugiego do słów Kazimierza Tetmajera. We mgłach, czasem gdy długo na półsennie marzę i słyszałem Ciebie. I w ten sposób dojdziemy do pieśni Władysława Żeleńskiego, ale przedtem usłyszą Państwo nokturn Władysława Żeleńskiego, utwór, miniaturę fortepianową, którą zagra Paweł Cłapiński, a potem będą pieśni. Te rozkwitłe ciche drzewa, do słów Adama Mickiewicza, Łaskawa dziewczyna, do słów Narcyzy Żmichowskiej, Marzenia dziewczyny, autor słów nieznany, Zaczarowana królewna, do słów Adama Asnyka, Młodo zaswatana, do słów Józefa Bogdana Zalewskiego, Nie wróci, do słów Teresy Wodzickiej, Tęsknota, do słów Narcyzy Żmichowskiej i Sen nocy letniej, słowa Aleksander Miszo. Zapraszam.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Na karb pandemii, bo nawet przygotowaliśmy bis, ale zapomnieliśmy wziąć nut. Więc myślę, że nam Państwo wybaczą, jeśli powtórzymy pieśń, która jest wyjątkowo ładna. Łaskawa dziewczyna. Będzie się Państwu podobało? Jeszcze raz.